Boga na... Trener mówi, żeby temu zagrać. Dobra, już grają! Pan sędziuje. Już mamy blisko. Zaczęliśmy kolejny mecz w ramach Ligi Zimowej Soccer School Arena. Tym razem Wilczki grają z Marki Merkowia. Dobra, i wyżej Daniel, wyżej Daniel, Filip przyjmuje. Brawo! Dobrze, dobrze, super! Filip, świetna reakcja! Nic się nie dzieje, Daniel! Wyżej zostajemy, wyżej! Przede wszystkim też zawsze nagrywał trening, nagrywał kiedyś też na polu, bo pan jakiś padł środkiem na YouTubie. No tak, czasami tak. Głos poznaje. Tak. Pan zawsze tam swój głos też udzielał i tam kojarzy pana filmik. No czasami tak, tak. Jeden to był chyba wrzesień 2017. Tak, i... tak. Kilka meczy tam też było. Trener Michała Balentrzaka z Rafał Kordowski. Dokładnie. Pamiętam, że pan prześledził jeszcze rodziców i był taki pan, który budził pana duże wątpliwości. No, a to już pana kojarzy. Ale i mają jedną wolę. Agresywnie gram, agresywnie. Super, Daniel, brawo! Świetne, sprawne wyjście. Trzeba go zwinnie tak, wiesz, bo on jest wysoki i duży. Brawo, brawo! Dobra, interwencja Maćka. Brawo. Jeden zero dla Markowi. Daniel, super, cały czas to trzeba.
Słuchajcie, szukać trzeba. Opuśćcie go, bronią. A to czeka. Może raz na jakiś, ale bardzo rzadko. Najczęściej macie w barankie, więc nie. No, o, nie. Nie, świętek. Brawo, brawo, dobrze, Karo! Szukaj, kontuzja Maćka. Nie wiem, czy pan chciałby może jakieś, jakieś nasze wyniki kronikarskich zapisków uzyskać, natomiast sprawdziliśmy wedle naszych rozrachunków z ostatnich trzech meczów z Markowią wygraliście u nas w rozgrywkach 2, 1 zremisowaliście. Aha. Mogło tak być. No. Tak było, tak było. Na meczu w zeszłym roku oba były wygrane. Ale jakiś zamrażacz, czy nie? Mamy ice packa, ja zaraz przyniosę. Bo tutaj jest problem, nie wiem, czy może ta rada. Maksio, przetrzyj sobie może okulary z koszulką. Nie ma.
zaraz zaliczył poprzeczkę. Bramka dla Wilczków. Paweł strzelił. Strzelił pierwsze bramki. Przegrywamy 1-3. Ja teraz sobie sam tutaj, że Łukasz Osłonia, tak dzisiaj weźmy w sklepie, w Zajewicy weźmy, ostatnio przed nim.
4-1. Thank you.
zrobił przegrywanie. Stasiek dobił. Dalej, dalej, dalej! Brawo! Dla Markowi. Okej, ale fajnie masz. Prawda? Tak, tak. Bardzo dobrze. No. Zawsze było dobre mecze. Sprawdziłem sobie nas ważny i bardzo cięty mecz. Dwa lata temu, jeszcze w piątkach. 4+1, 4-4. 4-4. 4-4, dokładnie. Remisowe, no. Później wygraliście 8-4 na Krakusa pod balonem. Też piątki były? To już było siódemki. Rok temu 8-4 na Krakusa. A potem graliście w tygodniu roboczym na Annopolu, wtorek 19:45 i wygraliście 10-7. Statystyki macie już takie dostępne? Czy to... Ja to sobie, kolega ma dostęp do archiwum. Ja mogę to udostępnić, jeżeli pan chce. Mogę pana numer telefonu, ja mogę panu to wszystko poprzesyłać. Tylko... Tak. To może tam przerwie. Chwili wolnej. Ja. W razie historia przemawia za wami. Nie, 4-2 jest dla Markowi. 4 na pewno jest 4-2. Ale to jest zasadniego, już jest spokojnie, dużo czasu jeszcze. Jest dużo czasu. Tak. Wyżej dalej, przegrywamy. Dawid, przy następnej zmiana będzie zła. Dawid! Stasiek, szeroko! Paweł wyżej! Paweł wyżej! Graj patrol z Krzyśkiem! Linia podania! Graj z Krzyśkiem, zobacz! Krzysiek, chodź! Krzysiek! Graj z Wodrysiem! Dobra.
koniec pierwszej części spotkania. Graliśmy 25 minut, tutaj gramy dwa razy po 25. Przegrywamy 5-2.